Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 8:12 na naszym zegarze, a w studiu nasz dzisiejszy poranny gość, pan Adam Gawęda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister energii, były wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie pośle, zacznijmy od tego, co się wydarzy w sobotę, bo podejrzewam, że za wiele się od pana nie dowiem, a chodzi o Nowy Polski Ład. W sobotę 20 marca Prawo i Sprawiedliwość ma zaprezentować nowe propozycje na czas po pandemii. Niektórzy mówią, że to już program wyborczy i że w ogóle należy się spodziewać w tym roku przyspieszonych wyborów i to jest właśnie gra pod to. W mediach piszą, że żadnych przecieków nie ma z Prawa i Sprawiedliwości, bo prezes zapowiedział, że przecieki będą no, nie na miejscu, niemile widziane. Wszystkiego dowiemy się w sobotę. Czego się dowiemy w sobotę? To nawet, panie redaktorze, drodzy słuchacze, nie chodzi o jakiekolwiek tutaj przecieki, bo mówimy o poważnych sprawach, które przed nami i które jakby są wypadkową tych wydarzeń z ostatnich miesięcy czy z ostatniego roku, a które bardzo mocno łączą się z pandemią. My chcemy kontynuować ten nasz program rozwoju odbudowy. Nakreślamy 10 podstawowych obszarów, tym bardzo ważnym elementem jest rodzina i dom, ale również te mikro, małe przedsiębiorstwa, szczególnie te rodzinne, tak aby one mogły po prostu w tym trudnym okresie znaleźć swój jakby punkt odbicia czy dalszego rozwoju. A w związku z tym ten Polski Nowy Ład to będzie nie tylko kontynuacja wcześniej realizowanych programów przez Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę, ale również takie nowe otwarcie, co zrobić dla polskiej gospodarki, dla polskiej rodziny, dla Polski, dla przyszłych pokoleń, by jak najszybciej gonić Zachód, by jak najszybciej odbudować swój potencjał. I to jest element strategiczny, ale do tego będzie potrzebny również Krajowy Plan Odbudowy, który jest częścią dzisiaj realizowanych uzgodnień ze stroną społeczną, z wszystkimi interesariuszami polskiego rynku i polskiej gospodarki, dlatego że to będzie też element, który wskaże na to, na możliwości pozyskania środków zewnętrznych, unijnych, a one są bardzo pokaźne, bo sięgają prawie 57 miliardów euro. Czyli już w przypadku Krajowego Planu Odbudowy, o czym za chwilkę więcej, widać, że są kontrowersje. Choć tu się ciekawa rzecz dzieje, bo zdaje się, że bardziej opozycja go poprze, albo jest gotowa poprzeć, niż niektórzy koalicjanci. A Nowy Polski Ład to też będą propozycje ustaw. I co? Będzie zgoda, czy spodziewa się pan tutaj wojny? Tak, tylko wojny? Tutaj jednak spróbujmy rozdzielić dwa elementy. Pierwsza rzecz to polski parlament, zresztą wszystkie parlamenty członkowskie Unii Europejskiej muszą poprzeć ten plan odbudowy, by był wpisany w budżet unijny. Bo z uwagi na to, że jest to projekt unijny, musi być zaakceptowany przez wszystkie kraje członkowskie, również przez polski parlament. No tak, bo dotyczy zmian w budżecie unijnym. I to jest pewna miara naszej odpowiedzialności za dzisiaj i za jutro. I w związku z tym każdy odpowiedzialny polityk, niezależnie od tego, czy jest po jednej, czy po drugiej stronie, powinien podjąć decyzję akceptującą te środki i ten fundusz, dlatego że to jest ponad 200 miliardów złotych w perspektywie najbliższych 5 lat. I PSL na przykład mówią, że poprą, ale pod pewnymi warunkami. Nie wszystko im się podoba, na przykład podział środków dla samorządów. I tu właśnie chciałbym rozdzielić te dwa elementy, bo akceptacja przez polski parlament, która musi nastąpić do kwietnia tego roku, to jest jeden element, a konsultacje i budowa Krajowego Planu Odbudowy to jest drugi element, który jest realizowany. I to oczywiście się w pewnych obszarach łączy, natomiast nie ma nic wspólnego z akceptacją tego budżetu unijnego. I my mówimy dzisiaj, zaakceptujmy ten budżet unijny, ten budżet, który pozwoli na odbudowanie naszej gospodarki i wszystkich tych obszarów, które dzisiaj najbardziej są dotknięte przez pandemię, ale z drugiej strony poddajmy konsultacji szerokiej wszystkie te elementy, które będą w Krajowym Planie Odbudowy, a Krajowy Plan Odbudowy jest jakby kolejnym etapem uzgodnień, tak, aby ten fundusz mógł po prostu do nas trafić. No tak, jest narzędziem. A proszę powiedzieć, a może być tak, że parlament poprze rzeczywiście te zmiany w budżecie unijnym, no, w imię odpowiedzialności i solidarności, ale już potem z Krajowym Planem Odbudowy będą takie kłopoty, że te pieniądze gdzieś nam przepadną. Nie przepadną. Ja jestem głęboko przekonany. Zresztą już na dzisiaj trafiło 1200 propozycji różnych inwestycji głównie z jednostek
jednostek samorządowych z całej Polski, z całego kraju, a w związku z tym no dzisiaj opozycja również zarzuca, że to parlament powinien dzisiaj podejmować takie decyzje. Oczywiście parlament będzie podejmował, ale w odpowiednim miejscu, dlatego że dzisiaj cały ten krajowy plan jest poddawany konsultacjom. Zresztą wszystkie tego typu dokumenty najpierw są poddawane konsultacjom, a później trafiają, mówiąc kolokwialnie, na ręce wszystkich parlamentarzystów, właściwych komisji. Komisje wypowiadają się co do tego planu, co do takiego dokumentu i później całościowo jest akceptowany przez Sejm i Senat. A w związku z tym ta droga absolutnie nie jest zamknięta, ona jest bardzo otwarta. Zresztą zwróćmy uwagę, że te konsultacje, które dzisiaj się odbywają, dotykają bardzo szerokiego grona interesariuszy. I dzisiaj te propozycje, które już jakby zostały przedłożone, wskazują na bardzo duże zainteresowanie wszystkich stron, nie tylko jednostek samorządu terytorialnego. Ale te strony czasem się żalą, że one się interesują, tylko rząd się nie interesuje ich opiniami. To może być coś na rzeczy Unia Metropolii Polskich na przykład też. W ogóle samorządowcy mówią, że przy poprzednim rozdzielaniu pieniędzy toście swoich promowali. Nie, jest to nieprawdziwe. Po prostu zawsze bierzemy pod uwagę pewne wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki, które wskazują na to, jakie elementy inwestycyjne należy realizować. Popatrzmy, że gdybyśmy zrobili taką mapę jakby dedykowanych środków budżetu państwa na różne zadania, to nie ma takiej korelacji, że tam, gdzie, mówiąc kolokwialnie, mamy swoich samorządowców, poszły największe środki. Środki poszły wszędzie tam, gdzie one są potrzebne do tego, żeby tworzyć plan zrównoważonego rozwoju całej Polski. I za to my odpowiadamy i uważamy, że to jest naszym głównym celem, by nie wykluczać pewnych regionów, tak jak to miało miejsce jeszcze ileś lat temu, gdzie cała jakby ta wschodnia część Polski no, dość dotkliwie została potraktowana. I tam ten potencjał rozwojowy jest dzisiaj również bardzo potrzebny. Na Śląsku również bardzo potrzebne są środki, by w tym procesie transformacji górniczo-energetycznej wykorzystać ten nasz czas, wykorzystać go po to, by w tym czasie zmian systemowych te właściwe środki również z Krajowego Planu Odbudowy trafiały do nowoczesnych technologii, również wykorzystujących paliwa stałe, bo przecież my nie mówimy o całkowitej regresji węgla. My mówimy o tym, że chcemy zmienić sposób wykorzystania tego węgla w nowoczesny sposób, w nowoczesnych technologiach. No właśnie, pan nie od dziś, bo i na naszej antenie nieraz był zwolennikiem tego, żebyśmy jednak przy węglu zostali w jakimś stopniu, bo to jest nasze paliwo, można powiedzieć, narodowe i taka ważna gwarancja bezpieczeństwa w razie czego. Pan się przygląda tym rozmowom związkowców z rządem na temat umowy społecznej, trochę się wlokącym rozmowom, trochę nie wiadomo kiedy się skończą, a czas goni, bo do końca marca powinien być wniosek do Brukseli, zdaje się, gotowy. Zwróćmy uwagę, że to jest porozumienie, to jest umowa, która będzie funkcjonowała przez najbliższe co najmniej 20 parę, 30 lat, a w związku z tym zróbmy to w sposób taki racjonalny, taki nowoczesny i cywilizowany. Zróbmy to w taki sposób, by ta umowa była skuteczna i mogła być realizowana. Ja bym mógł na ten temat bardzo wiele powiedzieć, ale na dzisiaj ponad 90% uzgodnień, te aspekty społeczne, odejść czy urlopów górniczych, czy jednorazowych odpraw, one są już uzgodnione. Ja nie chciałbym wchodzić w tej chwili te szczegóły finalnych rozmów, bo one mogłyby przeszkodzić w takim normalnym dialogu i w podjęciu ostatecznych decyzji, bo strony tutaj są bardzo bliskie porozumienia, ale tak jak powiedział pan minister Soboń, no, te finalne już rozmowy, te kilka procent tych uzgodnień najczęściej trafia na największy opór. Ja wierzę w to głęboko, że ta umowa pozwoli na to, żeby w sposób cywilizowany przejść ten proces transformacji, wykorzystując środki, byśmy nie doprowadzili do sytuacji takiej, jaka miała miejsce w latach 90., kiedy taka no, dość pochopna, żeby nie powiedzieć dzika, restrukturyzacja górnictwa doprowadziła do wykluczenia wielu miast i gmin naszego regionu. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby to w sposób odpowiedzialny zrobić. Sam doświadczałem takich sytuacji, gdzie te miasta wykluczone do dzisiaj borykają się z problemami odbudowy potencjału gospodarczego i my chcemy ten czas wykorzystać. Tyle, że umowa umową społeczna, a życie może ekonomicznie podyktować inne warunki, bo media też donoszą o tym, że kopalnie, że po pierwsze klimat się zmienia w społeczeństwie. 77% Polaków, tak dzisiaj pisze Dziennik Gazeta Prawna, jest za tym, żeby odejść od węgla szybciej niż do 2049 roku, najlepiej do 2030. Czyli za chwilę może się okazać, że umowa właściwie
zostaje na papierze, a trzeba dość szybko szukać innych dróg. Zwróćmy uwagę, że umowa będzie tym elementem strategicznie najważniejszym, który będzie notyfikowany w Komisji Europejskiej, więc ona musi być tak przygotowana, żeby była zaakceptowana i to nie jest łatwe. Ale z drugiej strony w tym systemie zmian w naszym regionie, transformacji energetyczno-surowcowej, która dotknie wielu obszarów, bo przecież i elektrociepłownie, i całe to otoczenie zbudowane wokół przemysłu ciężkiego musi przejść taką dość racjonalną drogę. Zwróćmy uwagę, że budowa nowej fabryki czy nowego zakładu, który zatrudnia kilka tysięcy ludzi, to jest proces kilkuletni od projektu poprzez uzgodnienia i tak dalej, i tak dalej. A w związku z tym my chcemy te środki unijne i z Krajowego Planu Odbudowy i z tych środków unijnych, które płyną do transformacji regionów pogórniczych, mają być jak najlepiej wykorzystane. I chcemy właśnie poprzez to pokazać, że będziemy tworzyli te technologie, które pozwolą z jednej strony na budowanie odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska i powietrza, ale również nie wykluczają wykorzystania surowców kopalnych, ale w nowych technologiach, czyli tych niskoemisyjnych. Ludzie ale do końca nie wiedzą tego, że węgiel można wykorzystywać w taki sposób, że tylko 1% emisji wędruje do atmosfery. To jest bardzo niski stopień zanieczyszczenia. Ale uda nam się, bo to chyba głównie Brukselę musimy przekonać do tego, żebyśmy w ten sposób węgiel wykorzystywali. Ja myślę, że wszyscy musimy troszeczkę zmienić sposób myślenia. Popatrzmy na ostatnie dosłownie tygodnie i kraje skandynawskie, i nasi zachodni sąsiedzi musieli posiłkować się energią produkowaną z węgla. Oczywiście z tych nowych technologii, w tych nowych technologiach, nowych elektrowni, ale jednak mimo wszystko bez tego zaplecza górniczego, bez tego zaplecza energetyki konwencjonalnej, węglowej, brakowałoby prądu i w szpitalach, i we wszystkich innych miejscach, już nie mówiąc o zakładach pracy i naszych domach. A w związku z tym i Skandynawowie, i Europa Zachodnia również dowodzą tego, że bez zbilansowania energetyki w oparciu o paliwa kopalne nie da się dzisiaj tej transformacji w sposób odpowiedzialny przejść. Dlatego ja uważam, że poszukiwanie takiej drogi, która pozwoli na to, żeby nowe technologie zastępowały te przestarzałe elektrociepłownie, które są wysokoemisyjne, również te przydomowe stare kopciuchy wymieniać na nowe w jak najszybszym czasie, to jest ta droga właściwa, która będzie chroniła i klimat, i środowisko, ale również i miejsca pracy w naszych kopalniach. Do 2049? Czy pan uważa, że dłużej powinniśmy taki rezerwuar mieć? To będzie kwestia wypadkowa postępu technologicznego. Ja nie chciałbym dzisiaj określać tego terminu, bo dzisiaj nawet najwięksi eksperci nie potrafią dokładnie wyznaczyć tej daty. Załóżmy sobie taką granicę i podążajmy wraz z postępem technologicznym, wykorzystując wszystko to, co jest naszym największym dobrodziejstwem i potencjałem. Również i ludzi, i ich doświadczenie, ich kwalifikacje bardzo wysokie w naszym regionie. Wykorzystajmy ich potencjał, twórzmy dobre podłoże do rozwoju gospodarczego. To oczywiście takie słowa, które bardzo często nam towarzyszą, ale mówiąc krótko, tych środków jest bardzo dużo, więc utrzymanie potencjału gospodarczego wśród tych firm dzisiaj funkcjonujących jest naszym zadaniem, ale i tworzenie warunków do tego, żeby te inkubatory nowych inicjatyw gospodarczych również powstawały. Bardzo dziękuję. Adam Gawęda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister energii, były wiceminister aktywów państwowych, wprost w drodze do Warszawy na posiedzenie Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.